Myślisz o nowym szczeniaczku? W specjalnym wydaniu programu Wszystko o psach powiemy, co powinniście wiedzieć, zanim podejmiecie decyzję, która odmieni wasze życie. Jak wybrać odpowiednie zwierzę z miotu? Czy za pomocą masła można oduczyć psy gryzienia? Co zrobić, żeby załatwiały się na dworze? I dlaczego wszyscy kochamy te puchate kulki? Są miękkie i puszyste. Ciągle podskakują, merdają ogonami i mają klapnięte uszy. Nigdy nie mamy dosyć szczeniaczków. Wszystko o psach, szczeniaki. Kto by ich nie lubił? Osoba, która twierdzi, że nie lubi szczeniaków, powinna sobie zbadać wzrok. To najśliczniejsze żywe stworzenia. Zapach ich oddechu. Gdyby udało się go opatentować, sprzedawałby się jak świeże bułeczki. Mały pies jest zbudowany tak, by nam się podobać. Mają ogromne oczy i krótkie pyszczki. Wszyscy się nimi zachwycają. Dziecięce cechy mają pobudzać instynkt macierzyński. Kiedy bawimy się ze szczeniakami, w naszych mózgach wydzielana jest oksytocyna. Oksytocyna jest nazywana hormonem miłości. Przypuszcza się, że dzięki niej matki opiekują się swoim potomstwem. W Stanach Zjednoczonych tylko 35% rodzin ma dzieci, a aż 63% trzyma zwierzęta. Szczenięta to sposób na samotność. Dawniej psy były zwierzętami użytkowymi. Teraz zaspokajają nasze opiekuńcze instynkty. Szczeniaki podbiły cały świat. Dowodem może być program Super Bowl na kanale Animal Planet. Na boisku ponownie zebrali się najlepsi czworonożni sportowcy. W tej wyjątkowej imprezie sportowej biorą udział najróżniejsze szczeniaki. Przez 2 godziny grają na miniaturowym boisku futbolowym. Mecz oglądają co roku miliony widzów. Są rzuty karne i przyłożenia. Sędzia Andrew Schechter podejmuje trudne decyzje. Kara za agresję. Łapa. Ktoś musi sędziować. Przyłożenie dla bigla. Szczeniaki są śliczne, ale bardzo wymagające. Zacznijmy od początku. Zanim kupisz swojego pieska, musi się urodzić. Ludzkie mamy mogą pozazdrościć cuczkom. U psów ciąża trwa tylko około 9 tygodni. Liczebność miotu zależy od rasy. Największy miot zanotowano u Mastifa neapolitańskiego. Suczka urodziła 24 szczeniaki. Zwykle rodzi się od 5 do 12 młodych. Suki małych ras, na przykład Chihuahua, rodzą czasami tylko jedno szczenie. Ta ciężarna labradorka, Wigeon, mieszka z Wagnerami, hodowcami z New Hampshire. Psy nie są naszym całym życiem, ale na pewno to życie uzupełniają. Tak można opisać naszą rodzinę. Dzisiaj suczka idzie do weterynarza na kontrolę przedporodową. Wigeon dostaje teraz 2 razy bardziej kaloryczne jedzenie, a w okresie karmienia liczba kalorii jeszcze wzrośnie. Urodzi za 2 tygodnie. Ile będzie szczeniaków? Prowadzimy zakłady. Ja obstawiam 7. Ja 9. Prześwietlenie wykaże, ile będzie szczeniąt, ale lekarze mogą się pomylić. Macica suczki ma kształt litery Y. Każdy z rogów narządu układa się po jednej stronie jamy brzusznej. Kiedy pies leży bokiem, rogi macicy spoczywają jeden na drugim, co zakłóca obraz. Weterynarz liczy czaszki zwierząt i w ten sposób ocenia liczebność miotu. Myślę, że będzie ich 7 albo 8. Wagnerowie zadzwonią do weterynarza, jeśli poród będzie się przedłużał lub jeśli suka nie urodzi spodziewanej liczby szczeniaków.
Lekarz może podać suce leki lub wykonać cesarskie cięcie. Niektóre psy brachycefaliczne nie mogą rodzić samodzielnie. Mają duże głowy i małe miednice. Cesarskie cięcie jest zwykle potrzebne na przykład u buldogów. Pielęgniarki muszą wymasować szczenięta. W ten sposób opróżniają ich płuca z wód płodowych i umożliwiają im oddychanie. Kiedy narkoza przestaje działać, mama przejmuje opiekę nad maluchami. Miejmy nadzieję, że Widżyn urodzi bez operacji. Minęły 2 tygodnie. Nadeszła magiczna chwila. Wagnerowie zbudowali dla suczki kojec, w którym pies czuje się bezpieczniej. Kojec musi być na tyle duży, by suka mogła się położyć w czasie porodu. Muszą się w nim również zmieścić szczenięta. Boczne ścianki uniemożliwią młodym wychodzenie z gniazda. Po oddechu suki widać, że wkrótce urodzi pierwsze szczenie. Sharon dotrzymuje towarzystwa podopiecznej. Mamy pierwszego noworodka. Szczenie rodzi się otoczone błonami płodowymi, które trzeba szybko rozerwać i usunąć. Dopiero wtedy zwierzę może zacząć oddychać. Pierwszy maluch to dziewczynka, waży 425 gramów. Ssanie pobudza wydzielanie hormonów u matki i przyspiesza akcję porodową. W mózgu suki wydzielana jest oksytocyna, dzięki której matka i dziecko stają się nierozłączne. Suki dużych ras zwykle rodzą jedno szczenie na godzinę, ale odstępy te mogą wzrosnąć nawet do 4 godzin. Na pewno wie, że chcę jej pomóc. Będę przy niej cały czas, nieważne ile to potrwa. Suka urodzi jeszcze 6 młodych. Czeka nas długa noc. Za chwilę dowiecie się, jak wybrać odpowiedniego psa z miotu i jak zapewnić bezpieczeństwo szczeniakowi. Wszystko o psach, szczeniaki. Cześć, maluchu. Pierwszy tydzień życia. Po 15 godzinach Widżyn urodziła wszystkie 7 szczeniąt. 3 czarne, 4 biszkoptowe, 4 psy i 3 suczki. Wszystkie maluchy płakały i były bardzo ruchliwe, ale poród trwał bardzo długo. Piękny maluch. Imiona wszystkich dzieci zaczynają się na eł. To jest Wanda. To William. Jest też Winfred, Walter, Waylon, Willow i Wizard. Sharon rozróżnia psy dzięki kolorowym wstążkom. Przez tydzień szczeniaki będą ślepe i głuche. W ten sposób oczy i uszy są chronione w trakcie porodu. Szukając sutków, kierują się wyłącznie węchem. Potem się przysysają i zaczynają jeść. Podobnie jak ludzkie matki, suki wydzielają siarę. To pierwsze mleko bogate w przeciwciała, wzmacniające układ immunologiczny maluchów. Ośrodek Guiding Eyes z Patterson w stanie Nowy Jork zajmuje się rozrodem i tresurą psów przewodników dla osób niewidomych. Te 3-dniowe labradory rozwijają się idealnie. Po porodzie każdy z nich ważył około 0,5 kg. Codziennie stają się o 30 gramów cięższe. Do 3 tygodnia życia szczenięta nie potrafią regulować temperatury ciała. Dzięki lampie nazywanej promiennikiem kojec jest dobrze ogrzany. Przez pierwszy tydzień maluchy są całkowicie zależne od matki. Psie noworodki poświęcają 90% czasu na sen, a resztę na jedzenie. 2 tydzień. Po 7 dniach pieski otwierają oczy. Niewiele widzą, bo siatkówka jest jeszcze słabo rozwinięta, ale są wrażliwe na światło i zaczynają się czołgać. Zaczynają też poznawać towarzystwo, głównie przy jedzeniu.
Ustala się hierarchia grupy i kolejność jedzenia. Wiele cech charakteru zależy od pierwszych 3 tygodni życia. Maluch, który je pierwszy, będzie bardziej dominujący. Ostatni w kolejce w dorosłym życiu będzie uległy. 3 tydzień. Wszystkie szczeniaki mają czas się najeść i po 3 tygodniach pojawia się wiele zmian. Zaczynają przypominać psy. Uszy są już otwarte. Maluchy reagują na dźwięki i zaczynają chodzić na wyprostowanych łapach. Zaczynają im rosnąć zęby mleczne. Szczeniaki używają zębów tak jak ludzkie dzieci dłoni. Maluchy lubią się bawić zabawkami i z rodzeństwem. Psy potrzebują tych zabaw, przepychanek i gonitw. Dzięki nim stają się towarzyskie. Nadal są mlekomatki, ale suka nie musi już przy nich leżeć przez cały czas. Po 3 tygodniach zaczyna się odstawianie szczeniąt od sutków. Maluchy dostają pierwsze papkowate karmy dla szczeniąt. Nieźle przy tym bałaganią. 4 tydzień. Po miesiącu pies zaczyna dobrze widzieć. W ośrodku Guiding Eyes 4-tygodniowe pieski trafiają do specjalnej sali, w której muszą sobie poradzić z różnorodnymi bodźcami. Są to różnorodne widoki, dźwięki, powierzchnie i ludzie. Pieski muszą się dobrze bawić. Dzięki temu stają się pewne siebie. Miesięczne szczeniaki mają już czuły słuch. Ich oczy nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale widzą już całkiem nieźle i bardzo szybko się uczą. Najpierw poznają proste komendy: siad, wstań i leżeć. Niektóre nawet cieszą się z sukcesów. Dresurę trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Szczenięta chłoną wiedzę jak gąbki. Miesięczne psy są już bardziej niezależne. Pewniej trzymają się na łapach i są bardzo ciekawskie. Oczywiście ruch jest bardzo męczący. Przydałby mu się hamak. W porze karmienia szczeniaki w każdym wieku bardzo szybko się budzą. Miesięczne psy ssą mleko coraz rzadziej i zaczynają przyjmować pokarmy stałe. Uczą się nawet dobrych manier. Przed jedzeniem dobrze jest trzymać miskę w górze, aż pies usiądzie. W ten sposób uczymy szczeniaka cierpliwości i opanowania. Pierwszy miesiąc życia psa jest pełen cudów. Maluchy uczą się podstawowych umiejętności. Jeśli mają być zdrowe, musi im być ciepło. Dopiero 3-tygodniowe psy potrafią regulować temperaturę swojego ciała. W kojcu trzeba utrzymywać temperaturę około 30 stopni, nawet wtedy, gdy mama na chwilę się oddala. Większość suk instynktownie wie, co robić. Wychodzą z kojca tylko za potrzebą i żeby coś zjeść. Wiedzą, że muszą ogrzewać szczeniaki. Niektóre psy nie mają instynktu macierzyńskiego i trzeba ogrzewać maluchy, żeby nie zdechły. Skład mleka matki jest bardzo ważny. W trakcie laktacji suka powinna dostawać bardziej kaloryczną karmę dla szczeniąt. Nowonarodzone psy powinny spędzić pierwsze tygodnie życia w spokojnym i ciepłym kojcu. Aby szczenie było zdrowe, musi mu być ciepło. Powinno się dobrze odżywiać, dlatego suka musi dostawać karmę dla szczeniąt w dawkach 2 razy większych niż normalnie. Kojec jest dla matki i jej szczeniąt bezpiecznym gniazdem.